Na pewno trener oglądał spotkanie losu z Piłą. No i podejrzewam, że myślami też byliście, że ten wynik będzie na waszą korzyść. Czyli po wczorajszej przegranej dzisiaj jednak wygracie. Nie stało się tak. Co czego zabrakło i co należy zrobić, żeby jutro może pokazać się z lepszej strony i wyjść z twarzą? Znaczy ja myślę, że i tak jakby no, nie mamy się czego wstydzić. Wywalczyliśmy sobie ten awans tutaj, a gramy na tyle, na ile nas stać. Wczoraj też twierdzę, że nie wykorzystaliśmy szansy trzeciej partii, gdzie prowadziliśmy go 15-10, a daliśmy się dogonić i przełamać drużynie złego dworu. Dzisiaj myślę, że dwa pierwsze sety dobre w naszym wykonaniu, natomiast no, ten trzeci set nie do końca jakby rozumiem, co się podziało. Za chwilę będziemy rozmawiać z dziewczynami. Oddaliśmy całkowicie inicjatywę, no i poszło. No właśnie, ale czas na przygotowanie na jutrzejszego spotkania jest krótszy, ponieważ gracie o 17. Los o 14 jednak? Okej. Okay. Jak widzicie, o 14, czyli tak naprawdę jest krótko do przygotowania się. Na co zwróci trener uwagę swoim zawodniczkom? Może niekoniecznie zdradzają, że tak tajniki, ale co należy poprawić, wyeliminować, żeby jednak ta gra szła i nie było problemów w trzecim czy też kolejnym secie? No ja myślę, że przede wszystkim musimy zagrać to, co potrafimy grać, bo ten zespół stać na lepsze granie. Natomiast no, gdzieś myślę, że trochę też jest brak doświadczenia w takich turniejach. Jest to już duża stawka i gra się o konkretne cele. Część dziewczyn nie miała okazji o to grać, więc no, czasem po prostu trema zżera. Widzimy się jutro. Powodzenia.